zawsze dwa koła mam, Hondę mam. Jaką? Skuter taki Spacey, kurczę, z szybą. Zalam. No jak? Dobra. Here comes a new challenger! Dla wszystkich, którzy szukają nowego ekwipunku na przyszły sezon, ekipa RRMoto.pl, którą poznaliście razem z nami kilkanaście filmów wstecz, przygotowała właśnie specjalną ofertę. Wpisując kod LUCZYN15 w koszyku, otrzymujecie 15% zniżki na dowolne produkty nieobjęte innymi promocjami. Akcja trwa tylko do najbliższego piątku. Kto ma niedaleko do Torunia, może wpaść przymierzyć rzeczy z zamówienia na miejscu. Jest czym wybierać, bo od naszej ostatniej wizyty dołożyli niemal drugie tyle produktów do oferty. W sklepie stacjonarnym RRMoto czekają na Was od poniedziałku do soboty w godzinach 10-19. No to dawaj, to się pakujcie. Czy się przyzwyczaić do tego quick shiftera, no i zobaczyć, bo tam jest ustawianie czułości. Jakieś punkciki możesz dać, tak? 3 stopniowa skala. Aha, i teraz jesteś na jakim? 2-2, czyli taki środek. Dziękuję, do widzenia. Ja muszę pamiętać, że jestem z bombami. Na mieście może być gorzej. Aha, nie, nie, jedziemy. Ja mogę mieć problem. No to ja czekam. Tu byś nie przeszedł pewnie, nie? Cholera wie. There's only you in my life. Dzień dobry. A tu w prawo i teraz w lewo pod market i teraz w markecie jest akurat na brzegu apteka. O, co tu za pióra? Co ja jebałem jakiegoś kurna ptaka? Przepiórka. Pamiętasz jak tą kurna jaskółkę żeś trzepnął? O, dobrze tam poleciała. Nawet papa tutaj na kopce leciał tej. Dostała ładnie kurna w palni. Ja mam 83 lata, ale dwa koła mam zawsze. Zawsze dwa koła mam, Hondę mam. Jaką? Skuter taki Spacey, kurczę, z szybą. No jak? Dobre. Dwa koła, kochany, to jest ważne. Jeżeli chcesz być młody człowiekiem, to nie gablota. Ja moją żonę podrywałem na pożyczonej Lambreccie. Zawsze dwa koła jeszcze i wszystkie koła, dwa, czy małe, czy duże, cenię. To żona na dwa kółka poleciała? Tak. Dwa kółka to było No tak. Ale lat jeżdżę i dwa koła dla mnie, jakbym się nie jeździł, to już bym się zestarzał, nie? Jestem ciągle młody. Hiszpanii. Może jedno ślady, może. U nas tak jak za mało. Ba, jest mało. Mało i ludzie nie wiedzą, że jest niejedność. Tak, się oburzają, denerwują. Tak, tak. Dwa koła to jest cudowna rzecz. Natomiast teraz gablota siada jedno i stoi w korku. W dawnych latach, kurczę, sobie jechałem tu po chodniku, jak nie po tym, przejechałem po tego. Kochani, było pięknie. Afrykę zawsze lubiłem na tego, tylko to wszystko, no, wymaga jakiegoś troszkę takiego oddechu, żeby jakiś teren czy jakiś tego. A tu tego żelastwa tyle się porusza, tego gównianego. Ja jestem z młodych lat, ale dwa koła dla mnie było taką pasją jakąś, nie? Nie popisem jakimś, tylko pasją, nie? Bo to jest wiatr w włosach, jeszcze takich kasków nie nosiło, człowiek jechał zadowolony, szczęśliwy. Ja to mam tylko jedno życzenie, jak będę w pana wieku, żebym dalej też mógł jeździć jeszcze. Kochany, trzeba. Dwa koła dla mnie, jak zobaczę tego, to mnie... Siadłem tutaj, mają KTM-a elektryczny, no przecież to jest bzdura. Jakiś sentyment, ja na Afryce, kurczę, gdzieś tam w Europę pojechał, ja wiem, to, a miałem za dużo pieniędzy, musiałem wydać, no. O, żeby tylko takie problemy mieć, nie? Życzę wam samych dobrych rzeczy, już myleniały motocyklista, ciągle czuję. Tak? Bardzo miło pana poznać. Żona nie chce jeździć, mi znać sobie mocno. Niech pan bez kasku nie lata. Dzięki. Warto czasem się zatrzymać, posłuchać, co ktoś ma do powiedzenia. On wie, o co chodzi, kurde. A. Powiem tak, on wiedział, o co chodzi, jak my z jajka na jajko jeszcze przeskakiwaliśmy. Uśmiech od ucha do ucha, aż miło posłuchać. Tryplaczek to był. Stary tryplaczek, tak, tylko lampy zali sobie przycelował. Co ty tam, kurna, jeździsz po tych? O, machnął mi ręką, dzięki. Beton z posypką jest. Czarna wołga. Dobre. O, co tu pompujemy? Katolek jaki. Ale ja mówiłem o tym po prawo, co pompujemy. Ty tam się na kaczorki oglądasz, a ja na kaczyce. Można powiedzieć, że na tych motocyklach to jest kurna przyjemność. O. Czy jedziesz wolno, czy jedziesz szybko. Da, to jest elegant. Aha.
rzeka po lewej co jakaś płynie. Podmokłe, kurna, jakie to zdradliwe te podmokłe tereny są, nie? O, siemano. To będziemy teraz na rejonie, nie? 27 km. Ale bo ten jedzie jakiś, a ich tam... To są te potężne, te 400-eczki, tak? A tak jest współczesna, niedawno musiała działać, bo to wszystko jeszcze takie świeżutkie. Fotel z samochodu wyjęty i postawiony. O, kładami wyjeżdżają, widziałeś? Kładami to po lodzie, litym, no, no dookoła się kręciliśmy, tak? Jak na karuzeli. Tam się coś zapadło, czy dziura taka? Zapadło się pod kołem. A zjedziemy tu zobaczyć na tą wodę? Tak, możemy. Może tu byśmy piknik nad wodą się zrobili. A brzydko to tu nie jest. Tu wyjechać? Aby się zarwało pewnie, nie? Jak myślisz, co Chylińska miała na myśli, jak mówiła? Teraz już wiem, jak to smakuje. To jest jakaś para dojazdowa pod tej żwirowni czy czegoś, bo... No może. Jak ja tu mam za przeproszeniem przejechać, będę musiał chyba kufer wypiąć. Musisz wypiąć. A może ja przejdę? Nie. Nie? Nie. Jeden muszę wypiąć. Tak, będziesz je drapał, nie ma potrzeby. Dobra. Pójdzie? Jeszcze do prawej, dobra. Dobra, przejdzie. To już możesz w lewo skręcać. Zapinaj. Ciekaw jestem, jak to będą robili. Już niebawem zaczynają zalewać tą dziurę największą. To jednak będą zalewać, czy nie? No będą zalewać. Do 2000, nie pamiętam którego, 50 czy 60 roku będzie się woda nalewała. Ładne. To wcale nie musi być brudna woda, no. Zakazy kładowania, motorowania, czyli tu pewnie zaczynają. Muszą przyjeżdżać, bo za stolik taki prymitywny zrobiony z ławeczkami. Może se ktoś jakieś ćwiczonka robi, nie? Biodro chwyciło. Zobaczymy, czy tu skrótem jakimś nie dojedziemy. Ale tereny, co? Najbogatsza gmina w Polsce, to zobacz, jakie chodniczki, przystanki. Kocie oczka wszędzie, zobacz. A, punkt widokowy tam był w lewo. No tam się jedzie na mostek, znaczy na tarasik, kojarzysz, nie? Straż pożarna zaraz gdzieś będzie. Mieli się zaraz, o tym ci mówiłem właśnie. Taki mieć garaż warsztat, jaki lud. No to kurna. Kolejny. No, że to jest ta trasa właśnie, nie? Ja to zjeździłem na rowerze. To ja na to się dostawałem wyciągiem i zjeżdżałem tutaj. Tu jest wyciąg akurat po lewej. Ja tu nigdy nie byłem. Nigdy w życiu tu nie byłeś? Nigdy. No to tu zobaczysz, przejdziesz do końca pod wszystkimi tymi wiatrakami. Fajne tu jest miejsce. No i tu jesteś, tu masz swój cel. I tu będzie, w dół będzie ta piaskownica. Tak, to próbowaliśmy tam kawałek wjechać 400 mil. Fajny teren. Fajny teren. Nie wiem, czy to jest nasza maszyna akurat. To tu jesteśmy od góry teraz. Zobacz, jak tu jest wygłaskane, ty. Klimat jest, pusta droga, fajna, wiatraki. No chodź już zajrzymy, jak jest. Tak, jak już jesteśmy tam. Na dół tej kopalni. Centralnie w gębę dostałem błotę. Jak w gębę błotę? Wielka krótka mi to. O, żaby w tym już kurna mieszkają. Tu mamy wszystkie podjazdy w prawo, jest dużo. Aha. I jeszcze na tą kopalnię można wjechać, nie? Piękny dzionek, co? Siema. O, miałem zresetować licznik, żeby się liczyły kilometry na te opony. Byśmy wtedy dokładnie wiedzieli, kiedy się zrobił śmietnik, po ilu kilometrach. Wyzerowałem. Trip 2 to będą te opony. Czerwonego lasu jedziemy. Czekaj, bo ja nic nie widzę, co tu się dzieje. Wiatraczek po lewej. Tam, o, będzie... tam był, minęliśmy. Tu jest szczelnie zamknięte to wszystko. Nic nie ma, żadnego przejazdu. Ale fajny fikuśny, kurna. Nie, no musi być jakieś dojście ze wsi tam do niego. No tak blisko jest tu, cholera jasna. Wiatrak gigant. Cholera, nie ma drogi.
bo zobacz, że to pole jest zaorane. Tu ścieżka. W prawo, o, widzisz? Tak. O, może się jakoś miedzą dobijemy w pewnym momencie. Już dosyć blisko, ale spróbujmy jeszcze na jeszcze kawałek. Co ty na to? Ta jest już bardzo, zobacz, blisko. Zobacz, że spadają już chyba te elementy. Oj tak. Możesz jechać. Zobacz, jesteśmy na placu pod tym, ale pięknie. O kurna, jego macie. Chciałem poczytać w internecie, co to miało być, co działało, czy nie działało. W 1978 roku pan Józef Antos, będący z zawodu ślusarzem i mechanikiem, postanowił zbudować na swoim polu nietypową elektrownię wiatrową posiadającą jedno skrzydło w kształcie koła. Prace trwały aż do 2003 roku i kosztowały ponad 1 milion złotych. Niestety mimo ukończenia budowy Józef Antos nie mógł znaleźć odpowiedniej prądnicy do zainstalowania w turbinie. 13 października 2003 roku konstruktor zmarł, a zbudowana przez niego turbina nigdy nie została uruchomiona. Do domu, kurna, 130-140 km. Dwa razy tyle, co mówiłem. To wcale nie będzie takie hopsiu przymoś. Żeby się z Wiochy przedostać? Nie, żeby do domu zdążyć w 10 minut. No to może nie być hopsiu, faktycznie. No. Piękna rzecz, ale to już jakby... Kurna, i po woda. Do drogi, żebyśmy wyjechali już do asfaltu. Już nie pora, nie na to jest. Ciemny tunel taki, kurde. Nie podobają mi się po nocy te lasy. No też mi się nie podobają. Pamiętasz, jak któregoś roku gdzieś tam za Warszawy wracaliśmy w północy przez taki ciemny. A z tego chyba fioletowego zamku w Paski. Ale kapitalnie. Tak, na fajrat cośmy tam pojechali, to kobieta już zapytała. Tak, powiedziała o tej jakiejś straszącej damy i k***a poszła do domu. Nagram okna, może w domu będę w nocy edytował materiał i zajrzał, ona tam wyjrzy. A my stamtąd jeszcze kurna 250 km do domu przez las. Wracanie na motocyklu o takiej odległości po nocach to jest słabo, nie? Kluczbork. No. Co dobrze. Wszystkie znajome rejony nasze. Zajęczno. Biała Ameryka. To rasistowskie dopiero. Dobre. Druga bogata gmina. Od razu widać, zobacz jaka kulturka, nie? Oświetlone ładnie, przejścia, zobacz jak w dzień widno. Ale na nasze może można by się było kiedyś po sezonie wybrać, żeby pojechać ten kawałek. Coś, gdzie mamy największą szansę sobie pośmigać tam. Jak to idea, od jakiejś miejscowości w ogóle. Jak ta cholera wtedy, co pojechaliśmy Perłą, pamiętasz? Na sam koniec. Łask. O kurna, striptease, tylko męski. No i się chciał rozpędzić i zapomniał, że fotoradar jest. Ale teraz pójdzie, już nie ma fotoradaru. Ajajaj. Here comes the new challenger! A zobacz, że zawsze przyjaciółki to się tak samo nie ubiorą. Identyko miały te kiecunie, nie? Dobra, wsio. Do usłyszenia, hej. Okej. Okay. Goodbye. Czarne i szybkie, Luczyn, dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.